Państwu. Proszę Państwa, porozmawiajmy dzisiaj o Bożym Narodzeniu. Boże Narodzenie to jest święto znane wszystkim. Od początku, kiedy się urodziliśmy, zawsze Boże Narodzenie było, były zwyczaje, była choinka. Skąd się wzięło to święto i czy ateiści mają moralne prawo do tego, aby to święto obchodzić? Najpierw zapytajmy się Radka. Radku, powiedz mi, skąd się wzięło w ogóle pomysł, aby świętować święto Bożego Narodzenia? Jakikolwiek Bóg by to miałby nie być. No, Kościół, jak żeśmy Grzesiu mówili wielokrotnie, katolicki, adoptował do swojej tradycji tradycje starsze, jak to mówi pogański. Takie bardzo, bardzo dawne, jeszcze z czasów, kiedy człowiek żył w jaskini. Tak. To ludzie się bali, że słońce któregoś razu już tak zacznie szybko zachodzić, że któregoś razu zniknie, w ogóle go nie będzie. No i dzień się cały czas skracał. A tu nagle zaczyna się wydłużać. Ale nie tak łatwo, dlatego że ludzie już przedpotopowi, jacyś tam bardzo dawni, zauważyli, że dzięki modłom, czyli zaczęli wznosić modły i modlić się do tego słońca, żeby ono nam już nie uciekało, już dosyć, już jest ten dzień krótki, wystarczy go. Więc modły okazały się skuteczne, no bo mniej więcej 25 grudnia, jak to wyliczamy, okazało się, że to słońce zaczęło słuchać tych ludzi i zaczęło powracać znowu, prawda? I narodził się nowy Bóg, bo słońce było wtedy Bogiem. Właściwie nie było innego Boga. Znaczy, bo słońce oczywiście dla ludów rolniczych musiało być Bogiem, bo ze słońcem związane były plony. Tak. Był dzień związany, a więc dzień, kiedy było ciepło, jasno, nie było dzikich zwierząt, jakichś tam zbójców różnych, prawda? Łatwiej zboże się dojrzewało. Tak, to było. Plony było. Czyli słońce było czymś, co dawało nam wszystko, życie. Ciepło przede wszystkim. Ciepło, całe życie. A brak słońca dawało nam śmierć. Dlatego czczono narodziny Boga mniej więcej w okolicy 25 grudnia. Tych bogów możemy zaliczyć do solarnych tak zwanych bogów. Tak. Czyli głównie najważniejszym może takim z czasów Cesarstwa Rzymskiego to był bóg Mitra. To bóg z Persji pochodzący, adoptowany przez rzymskie cesarstwo. W roku 274 naszej ery cesarz Aurelian wprowadził święto Sol Invictus. Było to święto synkretyczne, łączące kulty trzech bóstw, Mitry, El Gabala oraz Sola. Połączył to w jedno i czczono to święto właśnie 25 grudnia jako zwieńczenie Saturnaliów. Czyli takich świąt, kiedy to lud rzymski zamieniał się miejscami. To znaczy niewolnicy zamieniali się z panami na miejsca. Bardzo ładne. A także obdarowywano się podarkami, głównie elementami ze srebra, bo srebro miało własności magiczne, były bardzo cenne. Ludzie wymieniali się podarkami. Popatrz, co się dzieje. A ja w czasie tutaj Saturnaliów obdarowanie podarkami. A pod choinką co są? Co jest? A ja ci powiem, Grzesiu, jeszcze jedną rzecz. Skąd się wzięło na przykład oświetlenie, taka iluminacja, która towarzyszy właśnie Bożemu Narodzeniu, w chrześcijaństwie i w katolicyzmie zwłaszcza. Ty powiedziałeś o już takim, można powiedzieć, schyłkowym epoce rzymskiej, a cofnijmy się jeszcze wcześniej, do Egiptu. W Egipcie, w tym mniej więcej też okresie, obchodzone było święto związane i ze śmiercią, i ze zmartwychwstaniem Ozyrysa. I wtedy właśnie wszystkie domy, ulice były oświetlone lampkami. Taka iluminacja oczywiście, nie taka ładna jak teraz jest elektryczna, ale lampki oliwne świeciły wtedy, było oświetlone. Także tutaj mamy wiele, tak jak ty mówisz o synkretyzmie, że chrześcijaństwo przejęło bardzo wiele elementów z poprzednich. Ale nie od razu. Bo no, oczywiście. Jak w 313 roku przejął władzę Konstantyn Wielki, no to przejął z dobrodziejstwem inwentarza ten lud rzymski, który czcił dawnych bogów. I między innymi lubił sobie czcić Boga Słońce oraz uprawiać te Saturnalia w ku czci Boga Saturna, Boga Rolnictwa. A w ówczesnym chrześcijaństwie, proszę, że ci przerwę,
wszelka zabawa i uciechy były uważane za grzeszne. Bardzo złe. Bardzo grzeszne. Z dodatku czciło się jakiegoś innego Boga, a nie Jezusa. No bo cóż to za czczenie Boga Słońca Niezwyciężonego? To trzeba było coś z tym zrobić. I pierwsi chrześcijanie walczyli z tymi zwyczajami, ale nie udało się, bo lud rzymski był tak bardzo przyzwyczajony do tych uciech, że postanowiono gdzieś mniej więcej pod koniec IV wieku, jak już chrześcijaństwo się tak zadomowiło mocniej, ale nie było w stanie wytępić tych samych. Umocniło się. Umocniło się. Głoszono Jezusa jako Boga, który będzie właśnie urodzony 25 grudnia. Czyli zrobiono tak zwaną przykrywkę. Inni mogą powiedzieć, no, że ukradziono te święta ludowi rzymskiemu, no ale powiedzmy zawłaszczono. Zawłaszczono to święto. Czyli te chrześcijańskie święta, które dzisiaj obchodzimy, urodziny Boga Jezusa, są zawłaszczonym starym pogańskim, może, nie wiem, może rzymskim świętem, ponieważ no, to jest pomysł bardzo grubym mięśni szyty. No, z tego powodu chociażby, że Jezus, jakkolwiek patrzeć na jego faktyczność i historyczność tej postaci, to Jezus wcale nie urodził się 25 grudnia. Masz rację, Grzesiu. Wyobraź sobie, że żydowska tradycja twierdzi, chociaż nie pisała, że Jezus urodził się w miesiącu Nissan. Miesiąc Nissan to jest przełom marca i kwietnia. Z kolei w drugim jeszcze wieku, na przełomie drugiego i trzeciego wieku w Egipcie dzisiejszym, to było jedno z bardzo mocnych centrów chrześcijaństwa, i to takiego ortodoksyjnego, uważano, że Jezus się urodził 17 listopada. Między innymi wielki ojciec Kościoła, Klemens Aleksandryński, jawnie to potwierdzał i w swoich pismach to ogłaszał. A dlaczego 17 listopada? 17 dnia w znaku Skorpiona, tak mówi tradycja egipska, przedchrześcijańska, rozpoczynało się święto śmierci i zmartwychwstania obrazu Ozyrysa. Patrz, jak to się pięknie wszystko układa. Tak, ja słyszałem też o sytuacji takiej, że były koniunkcje Jowisza i Saturna. Jowisz to był nowy bóg, a Saturn to stary bóg. Tak, tak, jak tak. Się ze sobą schodziły, to znaczy, że jeden bóg się umierał, drugi rodził. Tak. Ale patrząc na Ewangelię już, czytając pisma ewangeliczne, no, które powstały kilkadziesiąt lat po tak. urodzeniu, nawet po śmierci rzekomego Jezusa, to tam, co tam jest na temat narodzenia napisane? No, że Józef z Marią poślubioną sobie, brzemienną, poszli z miasta Nazaret do miasta Betlejem, do domu chleba zresztą. I tam w drodze dziecko się narodziło. W innym miejscu jest napisane, że działo się to za czasu panowania niezwykle okrutnego i paskudnego Heroda Wielkiego, który był rzeczywiście postacią strasznie trudną i potworną, ale on umarł w 4 roku przed naszą erą. Tak. Czyli nie mógł umrzeć zanim się Jezus urodzić. Jezus się nie mógł urodzić zanim się umarł Herod, no bo by to było niemożliwe. Prawda? Znaczy, tu jest nieścisłość pewna. Ale ta nieścisłość jest, nie jest tak istotna. On tylko mówi, że te pisma były święte. Były pisane wcale nie w sposób święty, ani... Natomiast powiedzmy, to jest jakiś taki błąd. Czyli ten Jezus urodził się, i jeszcze w dodatku kiedyś, urodził się w czasie wypasania bydła. No czas wypasania bydła... To nie jest grudzień. To nie jest grudzień. To jest powiedzmy między marcem a nie wiem, wrześniem, jakoś w tym czasie. No bo, czyli absolutnie nie jest to 25 grudnia, więc sądzę, że nawet najzatwardzialsi chrześcijanie, katolicy przyznają to, że świętowanie urodzin Jezusa 25 grudnia nie ma nic wspólnego Oczywiście. Z faktycznym urodzeniem. Zakładając, że jest on postacią historyczną. Bardzo mocno zakładając, takim powiedzmy, tak. biorąc to bardzo duży nawias, ponieważ wiemy dokładnie, że Jezus postacią historyczną nie jest. Jest to postać mitologiczna. Także urodziła się to w tym miejscu. Ale to też są w sumie tak nieważne rzeczy. Nieistotne, bo jak ktoś wierzy, że będzie zbawiony, to wierzy.
Pierwsi chrześcijanie walczyli z Saturnaliami, walczyli w ogóle z kultami solarnymi, ponieważ one były konkurencją. Dużą. Bardzo dużą konkurencją dla... W ogóle Kościół do dzisiaj, można powiedzieć, przez całe wieki, cały czas trwania chrześcijaństwa, są przeciwne urodzinom. Wszelkie urodziny, na przykład urodziny nawet nasze, ludzkie, są pomijane przez Kościół. Była próba zastąpienia urodzin imieninami. Na całym świecie to się raczej nie przyjęło, ale w Polsce się przyjęło i w Polsce mamy imieniny i urodziny. Nawet było do tego dochodziło, że można było dzieci nazywać tylko imionami świętych. Nie tak. Można było inaczej. Ja miałem kiedyś, chodziłem na religię, byłem mały, ja byłem Grzesiu, no to ksiądz mówi, Grzesiu, dobrze, Grzesiu. Ale miałem koleżankę Bożenkę. I on, Bożena nie ma takiej świętej. A ty wiesz, ta dziewczynka płakała, że ona nie może mieć imienia. A ty, Grzesiu, masz bardzo dobre imię święte, święty Grzegorz jest bardzo. A było ich kilku. Tak, i papieży paru było. Tak, no tak. Ja mam raczej takie imię, które jest zupełnie nieświęte i no ja powinienem chyba płakać. No, świętego płakać. Radosława nie ma. Ale to ksiądz powiedziałby ci, że to ty masz być święty. Tak. Ale do tego niestety daleko. Każdy może świętym być. Tak, jak śpiewał pewien zespół. Dobrze, czyli ustaliliśmy ten fakt, że takie święta były, zostały przyjęte przez chrześcijaństwo. Co można powiedzieć o ateistach, którzy mają czcić bądź nie to święto? No ja uważam, że ateiści jak najbardziej powinni czcić, a nawet mało tego, powinni mieć większe prawo do czczenia tego święta, z tego powodu chociażby, że to właśnie chrześcijanie walczyli z tym świętem. No potem nie poradzili sobie, więc go przyjęli. Ale my, ateiści, mamy wiele powodów, żeby takie święto czcić. Z tego powodu chociażby, że jest to święto przyjemne, miłe, rodzinne, ciepłe. I my nie czcimy go z powodów religijnych. Nie ma dla nas to wymiaru religijnego. Nie chodzimy na żadne tam obrzędy. Na pasterki. Bierzemy udział w różnych obrzędach z tym związanych, ale te obrzędy nie są wcale chrześcijańskie, katolickie. No, na przykład zwyczaj choinki. No właśnie. Zwyczaj choinki wcale nie jest chrześcijański. No, choinka w starożytnym Rzymie czczono rzeczywiście drzewa. Drzewo to było symbol życia. To jeszcze Celtowie czcili drzewa. Tak. Zawsze czczono drzewo, bo drzewo było widać, że ono ma korzenie, ono rośnie. Także to jest... No, owszem, w starożytnym Rzymie czczono rośliny, czyli ozdabiano roślinami, girlandami różne miejsca, posągi, pomniki, po to, żeby one były ładniejsze. Także rośliny ogólnie były czczone. Przez całe wieki drzewo było czczone, również w starosłowiańskich kultach. Zwyczaj ozdabiania drzewek przyszedł do nas, oraz tej choinki, która jest w domu, przyszedł do nas z Niemiec. Podobno z Alzacji, która jest w zasadzie we Francji dzisiaj, no tak. Ale tam powiedzmy mieszkają... To jest taka zniemczała prowincja francuska. Tak. Ale wiesz co, Grzegorz? Ty żeś powiedział właśnie o Alzacji. Ty wiesz, że ja się dowiedziałem, wyczytałem, przygotowując się do tego programu, że na terenie Alzacji, w Wogezach, przetrwał najdłużej kult mitry. Jeszcze w V i VI wieku czczono mitrę, tam właśnie. Czy to czasem nie ma jakiegoś związku? Wiesz? Dobrze, że się nie dowiedziały odpowiednie organa o tym. Może się dowiedziały i dlatego przestaną tego kultu. Tak czy tak, choinka, ozdoby na choinkę, no, bombki choinkowe są czytane przez przypadek. Otóż pewien niemiecki szklarz produkujący elementy ze szkła, Hans Greiner, słabo mu szło. To było mniej więcej tam wiek XVI-XVII w tych granicach. Biznes mu bardzo słabo szedł. No i na święta postanowił zastąpić tradycyjne ozdoby choinkowe, czyli owoce, czekoladę, orzechy, które były drogie. No, substytutem wydmuchał sobie ze szkła takie bombki, prawda? I powiesił na choinkę, że to ma być jabłko, prawda? Bo nie mam jabłka, no to powieszę bombkę. Okazało się, że pomysł chwycił. Bardzo się spodobał. Rozprzestrzenił się na całe Niemcy, potem na całą Europę. Biedny szklarz zrobił wielkie pieniądze, zrobił majątek na tym, prawda? Na tych bombkach, bo sprzedawał je i dorabił się wielkich pieniędzy dzięki temu. Także święta to w ogóle czas biznesu. Widzimy to na rynku wrocławskim. Mój znajomy Kanadyjczyk, który handluje złotem, twierdzi, że przed świętami ma obrót
większy niż przez całą część roku. Prawda? Czyli tak. To się też wiąże, Grzesiu, z tym obdarowywaniem ludzi, znaczy swoich najbliższych prezentami. No. Taki relikt Sancti Saturnaliów. Oczywiście, jak najbardziej. Ja chcę ci wpaść w słowo, bo ja też się z tobą zgadzam, że my jako ludzie niewierzący powinniśmy obchodzić te święta. Ja na przykład przywiązuję do nich właśnie taką wielokulturową sprawę, że to nie jest tylko sprawa Kościoła Rzymskiego, naszych biskupów i księży, którzy nawołują do pewnych obrzędów związanych tylko z ich instytucją. To jest po prostu cała nasza historia, tak jak żeśmy tu rozmawiali, i Mitra, i Ozyrys tam gdzieś jest. I gdybyśmy dłużej rozmawiali, to by na pewno się pojawił i Herkules, i Asklepios, i Serapis, i nawet Budda. Tak, kultura się przecież przenika, to jest konwergencja wzajemna. Tak, mówi się powszechnie, czy Kościół twierdzi, że Polska i Europa ma korzenie chrześcijańskie. Ja twierdzę, że na podstawie nawet naszej tutaj dywagacji, że no bynajmniej, no mamy jak najbardziej korzenie tkwiące w starożytnym Rzymie. Tak. Na przykład prawo rzymskie jest kontynuowane u nas w dzisiejszej Europie. Sztuka pochodząca z Grecji, z Rzymu jest u nas. Więc jakie chrześcijańskie korzenie? No, była pewna przerwa między upadkiem Rzymu, czy wcześniej Grecji, a chrześcijaństwem, odrodzeniem się. Niemniej jednak korzenie nasze wcale nie są tylko chrześcijańskie. Oczywiście. Chrześcijaństwo też wniosło coś swojego. Ja bym to, co ty mówisz, bardzo słusznie zresztą, porównał do rzodkiewki. Ta czerwony nalot na górze to jest właśnie chrześcijaństwo. Środek jest biały. To są wartości i tradycje, tak jak ty mówisz, i grecka, i rzymska, i celtycka, i bliskowschodnia. My Słowianie również mamy pewne tradycje, o których się w ogóle nie mówi. Przecież pamiętasz, jak w szkole uczą. Dziecku może się wydać, że historia Polski zaczęła się w 966 roku. A przedtem co było? Nic nie było. I nagle pojawiło się wielkie państwo. Tak. Ale to temat na inną rozmowę. Rzeczywiście. Czy mamy jeszcze jakieś zwyczaje? No mamy na przykład zwyczaj łamania się opłatki. O. I tutaj to jest zwyczaj ciekawy, bo pierwsi chrześcijanie rzeczywiście łamali się chlebem. To był dla nich taki zwyczaj bardzo taki pojednawczy. Mało tego, chlebem mógł się łamać tylko ten, kto był w stanie pokoju. A więc kończono właśnie spory, zasiadano do chleba, do stołu, łamano się chlebem. Być może jest to zwyczaj chrześcijański i dobrze, bo to jest fajny zwyczaj. Dlatego opłatek, a nie chleb, no bo nie napieczono by aż tyle chleba. No, opłatek dopiero później zresztą wszedł, o ile dobrze pamiętam. A w ogóle biały dla ludzi, a kolorowy dla zwierząt, bo zwierząt też, ze zwierzętami też się dzieje. Bo zwierzęta mówią ludzkim głosem w ten dzień. Tak, właśnie. I w tą noc. Tak, też jest taki zwyczaj. Takie przekonanie. Takie przekonanie. Że zwierzęta mówią i im też trzeba dać kolorowy opłatek, tam piaskowi różowy na przykład opłatek. Natomiast normalnie my dajemy sobie opłatki zwykłe i to jest ciekawe jeszcze, bo opłatek jest w Kościele uznawany jako ciało Chrystusa, ponieważ ksiądz ściąga w czasie mszy do tego opłatka prawdziwego Jezusa i potem go spożywa. Ale opłatek wigilijny nie. Bo on się, jego się po prostu kupuje. Owszem, ksiądz go pokropi, ale nad tym opłatkiem nie są wyrzekane żadne zaklęcia. Czyli to nie jest opłatek, który jest wzięty od księdza, więc on nie może być tam prawdziwego Chrystusa. W związku z tym ateista też może się podzielić opłatkiem. A tu bym ci zadał pytanie i właśnie rozpatrzenie go przez naszych widzów. A jak opłatek się kupuje w Kościele? Bo jest taka możliwość. Oczywiście, czy ten opłatek kupiony w Kościele, a kupiony na przykład u tego aniołka, co chodzi w galerii, czym się różni? No właśnie. No widzisz, no to jest dylemat. Moim zdaniem sprawa jest prosta. Jest to opłatek, wtedy to jest rzeczywiście symbol chleba, a nie jest to prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa. Och. To są bardzo dwie różne rzeczy. Dlatego jak mamy dylemat, ja jako ateista mam dylemat, bo rodzina się dzieli opłatkiem, czy mam się z nimi dzielić, czy nie? Otóż można się dzielić opłatkiem, z tym, że ponieważ jest to nie podział ciała Jezusa na kawałki. O jaki? Kanibalistyczny. Kanibalistyczny, tylko jest to symbol dawnego zwyczaju dzielenia się chlebem, a więc takiego potwierdzania, że żyjemy w czasie zgody, pokoju, wybaczamy sobie winy
To jest bardzo fajne. Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby ateista też nie przełamał się opłatkiem. Ja uważam też tak jak ty. Bo to wcale nie znaczy, że tam mamy wierzyć w Boga. Poza tym to jest potwierdzenie, że jesteśmy wspólnotą. Wspólnotą ludzi. Jasne, że tak. A ja ci chciałem, bo mówisz, wiesz, o wieczerzy, o wigilijnej wieczerzy. To taką, przygotowując się do tego programu, znalazłem taką, no taki ślad pewien, że wieczerza w ogóle, jeszcze z jako głęboko, głęboko pogańskich tradycji, kiedy człowiek był jeszcze w epoce, można powiedzieć, kamienia łupanego, każda wieczerza, każde spożywanie posiłku było mistycznym zjednoczeniem z bóstwem. Między innymi znalazłem coś takiego, ale tutaj trzeba się otrząsnąć, bo to wcale nie jest, chrześcijaństwo z tym nigdy nie miało i nie ma nic wspólnego. To jest, kanibale jedli swoich wrogów czy ludzi nie dlatego, że byli tacy niedobrzy, tylko dlatego, bo jedli tylko pewne części ich ciała, po to, żeby nabrać tej mocy ich i również przez to nie się... Nie mówmy, które. Nie mówmy, nie które. Nie wszystkie. Ale o tym już nie będziemy mówić, bo to może jest... dzieci nas słuchają. Tak. Tak. Tak, czyli jest mnóstwo zwyczajów. Właśnie wspomniałeś o kolacji wigilijnej. Ciekawostka jest taka, że w Niemczech na przykład w ogóle nie je się kolacji wigilijnej. Niemcy nie znają takiego pojęcia. Anglosasi też. Być może niektóre regiony Niemiec, zwłaszcza bawarskie, być może tam coś jest takiego, ale to są, nie ma takiego charakteru jak u nas, że to 12 potraw, że tam sianko, prawda, i tak dalej. To takie rzeczy, Anglosasi, Holendrzy też tego, też tego nie mają. Co jest ciekawe, no jeszcze do niedawna, do papieża Ratzingera nie wolno było spożywać ani alkoholu, ani mięsa. Otóż papież Ratzinger, czyli Benedykt XVI, obdarował nas wszystkich taką możliwością, znaczy, że może, nas nie, nie ale... tego wiernych kościoła katolickiego. Ale też i nas, ponieważ ja jako siedzący przy takim stole z chrześcijanami nie mogłem się napić wódeczki, ani zjeść sobie mięska, szyneczki. Wędlinki. A dzisiaj już można. A dzisiaj już można, co jest bardzo dziwne. Po co to znaczy, że ci, którzy wcześniej, przed Ratzingerem, spożywali alkohol i mięso, to co, oni pójdą do piekła, będą się smażyć. O, albo przynajmniej do czyśćca. A po Ratzingerze to już nie? No już nie. No, no to jest niesprawiedliwe. Chyba jednak trochę. Ale wiesz co, ale może Benedykt XVI, wiesz, no jak to jest, on jest namiestnikiem Pana Boga, wydając taką decyzję, to może tych wszystkich, co poprzednio nagrzeszyli, te grzechy ich wykreślił. No, to też niedobrze, bo jak oni już w tym czyściu parę lat pocierpieli, to co, kto im zabierze? Kto im to za to zapłaci jakoś? No, w raju. Może w raju jakaś nagroda. No, dodatkowo. Bonus. O. Tak, dostaną. Dobrze. Ze zwyczajów mamy jeszcze kolędy. Kolędy. No. Kolędy to są takie pieśni. To jest ciekawostka z tymi kolędami, ponieważ co roku powstają we Włoszech. Na przykład co roku musi być jakaś nowa kolęda napisana, prawda? I przyjęta. Włosi co roku sobie dodają je do kolendy. Jest pełno pieśni, które są kolendami. No kolenda to od kalendy, czyli pierwszy dzień miesiąca zimowego, który tam przychodził następny. Nowego roku. Oczywiście kolenda nie ma nic wspólnego z religią chrześcijańską. Po prostu była wymyślona przez ludzi. Franciszek Karpiński pisał ładne kolendy. Jest taka kolenda w żłobie leży. Kolendę napisał ksiądz Piotr Skarga, Słowa. A jest ona do muzyki, do poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Prawda? To ciekawe. To ciekawostka, tak. Także różne kolędy się pisze i potem się to śpiewa i to w kościele, na pasterce śpiewają kolędy ludzie myśląc, że Pan Jezus się cieszy. Pan Jezus o tych kolędach nie miało się do tego pojęcia. Przecież w czasach Pana Jezusa nie było kolęd w ogóle. To... A poza tym, jak już mówisz o Panu Jezusie, to trzeba powiedzieć, że wtedy chrześcijanie w ogóle nie śpiewali. Bo oni byli przeciwni, oni byli w stosunku, w ogóle przecież judaizm był, a to jest pewne, jesteśmy 2000 lat temu, judaizm wtedy był bardzo taką, można powiedzieć, smutną religią. Nie było, nie można było śpiewać, nie można było tańczyć, no tak. A chrześcijanie pierwotni również nie mieli takich tradycji, byli przeciwko takim czymś, bo to tak jak ty mówiłeś, te właśnie znaczy w ogóle ta ekspresja taka, taniec, śpiew, to kojarzyła się z Saturnaliami,
Właśnie wtedy się odbyło. Z którymi chrześcijaństwo walczyło i dalej walczy. Uważało je za niemoralne. Tak jest. No bo tam się różne brzydkie rzeczy działy podczas tych Saturnaliów. Także w zależności od tego, kiedy się urodziliśmy, tak się zachowujemy, że za niektóre rzeczy dawniejsze szło się do piekła, a dzisiaj się za te rzeczy wcale do piekła nie idzie. Także można powiedzieć, że jest złagodzenie obyczajów. Jest nam trochę trudniej trafić do piekła, więc to już w sumie też nie jest tak. Znaczy, nam to jest obojętne. Nam to nie grozi, ale niektórzy się boją tego piekła. No tak czy tak, proszę Państwa, świętując święta Bożego Narodzenia, nie miejmy oporów żadnych. Świętować również. Czy nazwiemy to święto Bożego Narodzenia, czy inaczej jakoś. Trudno nazwać inną nazwę dla ateistów, co to za święto ma być. To święto można świętować, ponieważ jest to święto radosne, rodzinne, podsumowujące rok. Zwykle ludzie spotykają się po całym roku, niewidzenia. Zwykle się godzą, prawda, i dawne urazy puszczają w niepamięć. A więc same pozytywy. Czcijmy to święto, bawmy się nim, cieszmy się i nie dajmy sobie wmówić księżom czy duchownym i innym, że my ateiści w tym czasie mamy iść do pracy na przykład. Bo to jest po prostu totalna, albo się umartwia. Albo się umartwiasz, tak. Nie, no tak. Absolutna bzdura. Także wszystkiego dobrego z okazji świąt. Ja bym chciał na koniec, jeśli można, polecić Państwu dwie książki, bardzo niezwykle ciekawe. Oczywiście Karl Heinz Deschner i Znów zapiał kur. Proszę bardzo. Kapitalna książka o genezie właśnie tego wszystkiego, o czym żeśmy mówili. O wielu sprawach żeśmy nie zdążyli powiedzieć, no po prostu ze względu na czas. Ale kto chce sobie poczytać i chce się zapoznać z tym, gorąco polecam. Świetnie. Dziękujemy. Do widzenia.